Koledzy i koleżanki z klasy pierwszej C, witamy Was serdecznie. Ja mam na Gosia, a to moja koleżanka Zuzia i Martyna. W tym filmie pokażemy Wam, jak się postępować wobec innych. Kim jest człowiek życzliwy? Podatkowa definicja mówi, że to jest osoba postawiona przy tym, ciesząca się z sukcesu, dobra i serdeczna. Choć kultura dnia codziennego wymaga uprzejmości względem innych, często zapominamy o drobnych, a tak wiele znaczących słowach i gestach. Dzień życzliwości wypada 21 listopada. Cieszymy się zatem, że taki dzień mamy. Ale o innych dniach też nie zapominajmy, bo od nas zależy, jak się zachowamy. Czy mówimy prawdę? Czy się przepraszamy? Czy dziś pomożemy każdemu słabszemu? Czy ustąpimy miejsce starszemu? Czy pomożemy rodzicom? Zrobimy zakupy? Umyjemy talerze po zjedzeniu zupy? Takie zachowanie to przecież nie jest zrozumiałe. Zarówno dla człowieka dzisiejszego, jak i nowego. A teraz zapraszam Was do obejrzenia scenek odegranych przez naszych kolegów i koleżanek z klasy 8A.